Na pewno mecz w ciężkich warunkach, urodzony w ciężkich bojach, bo dogrywka nikomu tu nie była potrzebna. My dwie bramki w pierwszej połowie straciliśmy na pewno przez własne błędy i na pewno oby tych błędów było jak najmniej. Oglądaliśmy mecz Górnika Łęczny z pod Beskidziem i na pewno zostawiło bardzo duże na nas wrażenie, gdzie z wyniku 2-0 wyciągnąć na 3-2 to nierzadko się drużynie zdarza i na pewno Górnik Łęczna jeszcze nie jednemu w lidze odbierze punkty, a ja chciałbym, żeby Łęczna awansowała do pierwszej ligi, ponieważ takich stadionów jak jest tutaj to jest bardzo mało. Ja jestem tutaj trzeci raz tu gram i jestem pod dużym wrażeniem tego obiektu. Nie wiem co powiedzieć, przegraliśmy frajersko i no tak to trzeba nazwać, ale to jest piłka. Krakowie miała wcześniej kilka sytuacji. My też, no nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Na co bramkarz się nastawia, jak biegnie tak pod pole karne? Na przeszkadzanie, na główkę, czy na cokolwiek? Nie ukrywam, że nie będę mówił, że tam czułem się jak ryba w wodzie. Prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem, gdzie biec. Liczyłem na uczczęście, że gdzieś tam jakiś strzał bramkarz odbije, że gdzieś tam się ode mnie ta piłka odbije i wpadnie. No w tych ostatnich minutach po prostu jest tak, że często gęsto stawia się wszystko na jedną kartę. Ja to zrobiłem. Próbowałem strzelić bramkę, nie udało się. No mówię, no piłka, no jesteśmy trochę podłamani, ale trzeba szybko wziąć się w garść, bo już w sobotę znowu gramy. Nie byliśmy drużyną słabszą. No przegraliśmy, bo dwie bramki straciliśmy praktycznie po identycznych błędach, a tak za akcji do Krakowia chyba nie miało tak za dużo z tego, co tak na gorąco kojarzę. Więc myślę, że mógłbyś dostać ten remis i rozstrzygnąć to w karnych. No okej. Okay. Trochę się baliście w tej pierwszej połowie, zrywaliście się do ataku. No tak to bywa, że ta bramka tak trochę rusza zawodników, a mówię, no nie byliśmy w takim składzie, w którym gramy zbyt często i tak potrzebowaliśmy parę minut, żeby to wszystko załapało. A czekaliście do tych karnych, takiego scenariusz? No powiem tak, no jak już daliśmy radę na 2-2, to zaczęła się ta dogrywka w takich ciężkich warunkach, wcale nie byliśmy gorsi, więc no tak pod świadomością już były te karne, bo ani Krakowie nie miał jakiejś takiej przewagi, z której by tam coś wynikało, że nas tam dobiją czy coś. No i ta bramka na 3-2 taka no, troszeczkę przypadkowa, więc myśleliśmy, że damy radę do karnych. Konfrontacja z zespołem z Ekstraklasy. No myślę, że w sensie obrazu gry nie wypadło to źle. Były momenty dobre, no i niewątpliwie też i były takie momenty, gdzie Krakowia pokazała, że jednak dzieje nas jeszcze różnica klasy. No niemniej jestem zadowolony z postawy zespołu. Martwią mnie głównie dwie rzeczy. Jedna to, że graliśmy dogrywkę, czyli olbrzymi wysiłek w środę mecz ligowy. I druga, że chyba straciliśmy Wojtka Musułę przed najbliższym meczem. No to na pewno są minusy tego meczu. Cieszy to, że mieli szansę zagrać niektórzy zmiennicy i niektórzy zaprezentowali się całkiem przyzwoicie. Dziękuję. Mecze pucharu albo się wygrywa, albo przegrywa. My dzisiaj wygraliśmy. Uważam, że tak samo powiedziałem zespołowi, że zasługują na słowa uznania i chciałbym, żeby się cieszyli. Dlatego będę mówił w samych superlatywach. Dziękuję.